Właśnie wchodzimy do nowego odcinka Detective Deck. Jagoda i Dixon. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Witamy was w kolejnym odcinku, jak to się nazywało? Detective Deck. Ja razem z Jagodą. Ciekawostki ze świata deskorolki. To, co się dzieje na naszym lokalnym polskim podwórku, jak i za ocean. Myślisz, że mamy notatki, o których opowiemy w programie? Nie, nie ma żadnych notatek. My wszystko lecimy z bani. Stay i stay. Detective Deck. To my. A więc tak, w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o tym, co lubię ja, co lubi Jagoda. A oprócz tego mały update. Update od naszego korespondenta z Warszawy oraz korespondenta z Barcelony. Dobra, Jagoda, powiedz nam, co ostatnio w Warszawie i w trawie piszczy? W Warszawie ostatnio, mój drogi, powstała ścieżka rowerowa na placu Trzech Krzyży obok pomnika Wincentego Witosa. Ścieżka rowerowa w sumie nie przeszkadza tak za bardzo w jeździe, bo przeważnie skacze się z trójki, czwórki i potem z siódemy. Jedyny mankament jest taki, że jakbyś chciał w drugą stronę z tej trójki skakać, no to tam metr, dwa po odjeździe jest ta ścieżka rowerowa i obecnie myślę, że tam jakieś triki i sekwencje mogą być po prostu trochę inaczej nagrywane i trochę tak inaczej to wygląda po prostu. Nie jak kiedyś, że fajny plac, schody, murki, tylko już tak miastowo trochę tak, bardziej. Tak, widziałem to zdalnie przez internet i zauważyłem, że tendencja na placu Trzech Krzyży wygląda następująco. Co roku następuje tam jakaś zmiana, która nie przeszkadza w jeździe na deskorolce, natomiast nie jeździ się już tam aż tak przyjemnie jak kiedyś. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś był tam marmur, bardzo ładnie wyszlifowany. Kilka lat wcześniej zamienili to już na taki chropowaty. Teraz, proszę bardzo, ścieżka rowerowa. Co będzie za rok? Niedługo z tego spotu może po prostu powstać żart. No nie jest to ciekawa perspektywa, szczególnie, że ja pamiętam, jeździłem tam od dziecka, tam poznałem ludzi, którzy później przedstawili mnie innym ludziom i wyszedłem sam na ludzi, więc tak wyglądały moje perypetie. Tak, perypetie, dokładnie. No. A ty, Jagoda, ty jeździłeś dużo na Witosie, czy tylko wpadałeś tam? Tak, dosyć często, bo przeważnie było tak, że się jeździło na kolumnie Zygmunta. A potem jak ci się tam już znudziło, albo w weekendy jak było zbyt dużo turystów, to się szło na Witosa i tak na zmianę, tu i tam. Tak. Co się nauczyłeś na kolumnie, to szedłeś na Witosa i się sprawdzić i tak można było sobie jeździć. Racja, ja pamiętam. Może w ogóle porozmawiamy o Witosie teraz, bo to jest ciekawe miejsce. Było tam wielu ludzi, którzy zapisali się grubą linią na kartach historii. I może opowiemy sobie, bo z tego, co ja pamiętam, jest tam kilka ciekawych osobowości. Na przykład pamiętam Żula, który nazywał się Paluszek, który na Witosie przesiadywał dzień i noc, któremu czasem kupowaliśmy wino. Pamiętam, że nawet był taki challenge, że jeden ze skejtów, już nie pamiętam, który, wręczył mu wino i powiedział, to ty teraz weź to wino i na pasach, jak światło zmieni się na czerwone dla ludzi, na kolanie wypij to wino na hejnał na pasach. No i Paluszek to zrobił. No. Także były śmieszne historie związane z Paluszkiem. Przykra prawda jest taka, że był to bezdomny człowiek, który załatwiał się tam w rogu tego pomnika przy najeździe na trzy schody. Co nie było miłe dla skejtów, ale była ta. I znasz tą osobę, pamiętasz? Nie, ja pamiętam jakiegoś małego chłopca, który karnacją przypominał trochę takiego cygana. Też. I on tak trochę się kumplował ze skejtami, coś tam ten. Pamiętam tych właśnie bezdomnych. Ale Paluszek to był taki główny bezdomny. Jak go nie pamiętasz, no to kurczę, to nie wiem dlaczego. Mhm.
Nie, nie. Pamiętam innego bezdomnego, którym się zajmował Fabdog. Chyba on się Andrzej nazywał i tam jakiś dokument chciał o nim zrobić, ale Okej. chyba ten To nie gościu zmarł pamiętam. po prostu do Ale tego czasu. o tych ciemniejszej karnacji młodych obywatelach pamiętam. Pamiętam ich. Słuchaj, ja pamiętam, że oni przychodzili na Witosa w klapkach i chcieli pożyczyć od nas deskorolkę i jeździli sobie w kółko. Ja nie jestem nawet przekonany, nie pamiętam, czy ich imię to nie było Alan, czy jeden z nich nie miał na imię Alan przypadkiem, a drugi. Już nie pamiętam, ale pamiętam, że to byli Może. bracia i tak, oni są znaną postacią na kartach deskorolkowej Warszawy. Na pewno starsi skejci, tacy jak powiedzmy Kaftan, kojarzą ich stamtąd. Kaftan czy powiedzmy Witrzychowski, prawda? Którzy teraz działają w gastronomii. No, mam historię jedną z kaftanem, jak to właśnie jeździliśmy sobie na Witosie i jakiś gościu, no wyglądał jak spod ciemnej gwiazdy, pamiętam, groził mi, że mnie zabije, Tak? tak? Za to, że jeżdżę na Witosie. No i pamiętam, że prawie, że doszło do jakiegoś rękoczynu i kaftan mnie obronił, pamiętam, popchnął tego beja na jakieś te donice Tak. takie, Och. te To nie jest przyjemne. kamienne i tak No. mocno go popchnął na to, on tam chyba leżał sobie trochę. I co? I uszedłem z Ale życiem, no czyli on żyję. po prostu tak się, on się na ciebie wkurzył i zaczął do ciebie startować, tak? Tak. A kaftan był większy, A starszy i kaftan podszedł. wiesz, podjął pewne działania i I go zmiótł no. stamtąd. Nie, no to dobrze. Ciekaw jestem tak naprawdę, no, na ile ten żul wtedy Tak. po prostu mógł, może po prostu był nietrzeźwy, no i takie sytuacje się zdarzają. Ale jeżeli był trzeźwy, no to rzeczywiście nieprzyjemna sprawa. No tak, No i tak. tak, jest związany z Witosem postacie, to na pewno również Przemek Robaczewski. Przemek Robaczewski, który swojego czasu mieszkał zaraz za rogiem, on po prostu wpadał na Witosa, jak tylko widział, że ktoś jedzie już na tego Witosa, bo on miał okna tam, gdzie autobusy zatrzymywały się z Kabat, jadąc z Kabat w stronę Witosa. Więc on tam miał okna, on po prostu, ja podejrzewam, że on już widział ludzi, którzy tam wychodzą i on przyjeżdżał na Witosa. Pamiętam, jak ja przyjeżdżałem, jakieś 5-15 minut później pojawiał się Przemek. No i Przemek po prostu chodząca zajawa. No. On już wtedy był w podeszłym wieku, może nie podeszłym, ale on był w moim wieku teraźniejszym, kiedy ja miałem powiedzmy 15 lat i cały czas skakał ze schodów. Pamiętam, że to był to rodzinny człowiek z rodziną. Nie przychodził z tą rodziną na deskę, ale miał dzieci, miał partnerkę. No i znajdywał czas na tą deskorolkę, więc fajnie. Ciekaw jestem, co u niego słychać teraz. Ty masz jakiekolwiek info na ten temat? Nie, ale jestem dobrej myśli, że może go spotkam na dniu deskorolki i tam zamienię z nim dwa O, super, słówka. super. No, tacy ludzie jak Przemek Robaczewski, życzę im dużo dobrego, bo nigdy nie widziałem od Przemka Robaczewskiego, żeby na kogoś nawet źle popatrzył. To był jeden z takich ludzi, którzy emanował dobrą energią. Po prostu. To Nie prawda, wiem, czy to no. zauważyłeś też. Nie, no tak, pozytywny człowiek po prostu, Bardzo, bardzo bezproblemowy. pozytywny człowiek. Kolejną postacią. Czy ty masz jakąś na myśli postać związaną z Witosem? Czy nie w tym momencie? Jedną konkretną to nie. Tam zawsze były różne osoby, różne skejty, różne No to ja ci historie. powiem, mam kolejną. No, Kiedyś to mów, mów, mów. nawet. Dawaj, rzuć. No i pamiętam jeszcze, że kiedyś to było tak, że się na skatepark czy na spota to się w ogóle z dziewczynami przychodziło. O, to coś takiego, coś mi świta, ale pamiętam, że przychodziły tam dziewczyny, które nazywane były przez skate. Ja tak nigdy nie powiedziałem, ale tak krążyła opinia. Ja znałem lepszą. Skate Tak, Lambady. tak, tak, My tak, tak, tak to mówiliśmy. też, to też. Lambadziary. I te dziewczyny przychodziły popatrzeć na deskarzy. I przychodziły po prostu, no czerpały z tego przyjemność, po prostu, wiesz, czasem, to było Tak. trochę creepy, ale one to robiły z zajawki do płci przeciwnej, więc no, rozumiem, na jakiej zasadzie mogło to działać i nie mam nic przeciwko, więc nie narzekam, ale było tak, te dziewczyny siedziały na murkach, pamiętam, jak Siewier wtedy jeździł, to już w ogóle miały bardzo dobry dzień po prostu, bo to był ktoś, kogo chciały tam zobaczyć. Siewier. Kamil Siewiera z Idol No Skate. tak. Aha, Dokładnie. i jeżeli chodzi o przychodzenie z kimś na deskorolkę na Witosa, no to kto przychodził na deskorolkę z kimś? To były dwie osoby, pamiętam. Adam Suzin z tatą.
Pamiętasz? O. Ja bardziej pamiętam i to Benka samo chciałem młodego, powiedzieć, dokładnie. I to samo chciałem powiedzieć. I Benek z tatą. Tak, tak, tak. Tak, tak. Czyli tak Benek, było, czyli. No. No, tak to zawsze... Młody w zerówkach. Tak kiedyś go nazywano. Tak, młody Benja. Młody Benja od Kauczuchów, który teraz siedzi w Niemczech prawdopodobnie, to, bo to widzę z jego Instagrama. Okay. Ciekawe. No to czekaj, co jeszcze? Tak się zastanawiam, bo na Witosie dużo się działo. Co się działo na Witosie? Na Witosie bardzo często latem przyjeżdżały samochody Red Bulla, żeby rozdać Red Bulla po prostu dla osób jeżdżących tam. I to był jeden z nielicznych spotów, na który zawsze przyjeżdżali. Tak, bez zapowiedzi, po prostu przyjeżdżali sobie. Bez eventu tak, żadnego. Tak, kompletnie przyjeżdżali w ciemno, a skejci zawsze tam byli. Tak. Więc fajnie, no. Jedyne, co mnie martwi, to, że już niedługo ten Witos po prostu zostanie zabudowany jakimiś wynalazkami, są efektem nawet nie mam pojęcia czego, jakiejś wizualizacji przestrzennej. Albo następujących zmian po prostu, wiesz. Miasto wpada na jakieś coraz to ciekawsze pomysły, trafione lub nie, ale starają się zmienić. Ale moja teoria jest taka, Jagoda, gdyby tak naprawdę przeszkadzała im jazda na deskorolce, to potrafiliby ją skutecznie zablokować z dnia na dzień. A to się nigdy jeszcze nie wydarzyło. Dlaczego? No tak. Jak myślisz? Nie wiadomo, że nie jesteśmy takim wielkim problemem, jakby się wydawało. Bo cały czas te babcie tam dzwonią, policja przyjeżdża, czasem tam były obławy, całe lodówy przyjeżdżały. Nawet jak papież przyjechał, pamiętam, na wizytę papieską zdjęli wszystkie doniczki. Pamiętasz ten dzień? Wszystkie doniczki zdjęli i wtedy skakaliśmy 7 schodów. I pamiętam tu jak dziś, przez chyba 3 dni nie było tam ani jednej doniczki. Normalnie z dnia na dzień zdjęli i przywieźli z powrotem. Nigdy nawet nie pomyśleli, żeby zablokować schody z której strony doniczkami. Jakby kompletnie się tym nie przejmowali. Więc przynajmniej to mi daje nadzieję, że ten spot jednak będzie jeszcze trwał i trwał. No tak, poza tym jakbyś zablokował to wszystko doniczkami, to byś nie miał jak podejść do pomnika. To prawda, ale gdyby ktoś pomyślał i postawił doniczki, ponieważ schody idą w górę i niekoniecznie trzeba od razu wejść na płaskie. Mogą iść w górę i można przejść w lewo i w prawo i dopiero wejść na płaskie. I gdyby ktoś jednak chciał nas zablokować na stałe, no to mógłby tam przywiercić coś na dole schodów. Przynajmniej jakieś takie wypustki dla niewidomych. Cokolwiek. Ale nikt tam to nie wpadł. Tak jest, albo nie mają oleju w głowie, albo tak naprawdę deskorolka im nie przeszkadza tak mocno. Oby nie wpadali na takie interesujące pomysły i dali nam po prostu korzystać z tego. Mam nadzieję, że nikt tego nie ogląda z Rady Miasta. Kiedyś zamiatałem problemy pod dywan. Dzisiaj opowiadam o nich w programie. Detective Deck. No dobra, Dixon, a powiedz, co tam w Barcelonie? Czy coś się zmieniło od czasu naszego powrotu do Polski? Opowiadaj. O, dziękuję, że mnie pytasz. Właśnie specjalnie wyjechałem do Barcelony, żeby zdawać wam relacje co jakiś czas, bo ktoś potrzebna jest tutaj taka osoba. No tak. Więc Barcelona, bardzo gorąca ostatnio. Dzisiaj rano byłem na plaży. Wszelkiej maści ludzie, narodowości, świata. To teraz przejdźmy dalej. Jeżdżąc w Polsce autobusem, Jagoda, na pewno spotkałeś się z żulami na tyłach tego autobusu, bądź gdzieś pod koniec tego autobusu, którzy siedzą z torbami, pachną jak pachną i odpychają innych ludzi od siebie, po prostu tym zapachem, bądź w ogóle swoim wyglądem. No i to jest dosyć częste i to szczególnie dzieje się w autobusach i tramwajach zimą, ponieważ no... chcieliby się schronić przed zimnem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak. Czy to się dzieje również latem? Powiedz mi najpierw. Tak, jak najbardziej. Efekt jest jeszcze gorszy, ponieważ jest gorąco w tym autobusie. Zamknięte okna, klimatyzacja włączona i ten zapach czuć na pół autobusu i nikt nie chce siedzieć na końcu. No to sobie tylko mogę wyobrazić to. A wyobraź sobie jeszcze sytuację, kiedy ten bezdomny człowiek siądzie tam, nie daj Boże, zsika się pod siebie, wyjdzie i ktoś nie wie, że ten bezdomny człowiek tam był i siądzie na tym. Może tak być, no. Na pewno się tak dzieje. Wyobraź sobie taką sytuację. To jest po prostu dla mnie coś, co nie powinno mieć miejsca w ogóle
na tej kuli ziemskiej, natomiast dzieje się. I teraz sytuacja jest następująca. Mieszkając tutaj w Barcelonie, widzę bezdomność na wyższym poziomie niż w Polsce. Natomiast nie widzę bezdomnych w autobusach, w metrze, w tramwajach, co zaprzecza tej tezie, że bezdomni, i to co powiedziałeś, że bezdomni nawet latem jeżdżą tymi autobusami, zaprzecza tej tezie, że oni się tam tylko chowają przed zimnem w Polsce, dlatego tutaj w Barcelonie nie wchodzą do autobusów. Więc jeżeli jeżdżą tymi autobusami w Warszawie w ciągu lata, dlaczego nie jeżdżą tymi autobusami w Barcelonie w ciągu lata? Nie ma tutaj ani jednego żula, natomiast drzwi autobusowe w Barcelonie otwierają się z przodu, z tyłu, nie tylko z przodu. Trzeba wejść z przodu, żeby skasować bilet. Natomiast kiedy ludzie wysiadają, otwierają się również z tyłu i kierowca widzi, czy ktoś by tam wsiadł z tego. Tak samo jak w Polsce zresztą. Oni już mają kamery, wszystko widzą, ale żul może bardzo łatwo wsiąść do takiego autobusu na tyły. Więc dlaczego to się nie dzieje? Czy ty masz jakąś teorię na ten temat? Może zastanówmy się tutaj tak grupowo, bo ja próbowałem się nad tym zastanowić, dlaczego żule nie wchodzą do autobusu w Barcelonie i nie mam na to odpowiedzi. No ciekawa kwestia. Może po prostu nie mają takiej potrzeby, żeby się przemieszczać gdzieś i zmieniać swojej lokalizacji. Może on się nie chce oddalać od miejsca swoich rzeczy i koczuje w jakimś jednym miejscu i mają inny styl życia może w tej Barcelonie. Nie muszą się tak przemieszczać. A poza tym mi się właśnie wydawało na samym początku, jak wspomniałeś o tym, że tam jest ten kierowca, który jednak sprawdza te bilety, tak? Więc on już na wstępie nie ma po co próbować, bo go może wyrzucić, tak? Tak, ale ten żul by nie wszedł tymi drzwiami, którymi się sprawdza bilet, tylko wszedłby tam, gdzie nie można wejść, czyli na tyły, tam, gdzie się otwierają drzwi dla ludzi, którzy wychodzą z autobusu, a nawet tam nie wsiadają. Mógłbyś zrobić wywiad środowiskowy i po prostu spytać takiego bezdomnego, czy często jeździ autobusem, a jeśli nie, to dlaczego? Okej. No jestem w tym momencie podczas kursu językowego, uczę się samemu oraz w szkole, także wydaje mi się, że już niedługo będę w stanie zapytać o to hiszpańskiego bezdomnego. No i wtedy to no, zrobię na pewno i odpowiem, ale na ten moment nie jestem w stanie sobie wyobrazić odpowiedzi. Mi się wydaje, że hiszpańskim takim bezdomnym, barcelońskim przede wszystkim się lepiej trochę powodzi, bo ja jak byłem w tej Barcelonie właśnie te paręnaście lat temu, to pamiętam, widziałem takiego burżuja, co siedział z Discmanem, noga na nodze, sobie słuchał jakiejś muzyczki i żebrał. I wyglądało, jakby wszystko było okej, nic się nie dzieje złego i sobie świetnie daje radę, co nie? Takie frywolne żebranie od niechcenia praktycznie, prawda? Tak, to łaska. Okej. No, może masz rację, że jest to po prostu inny styl bycia żulem. W Anglii nie jest to spotykane, dlatego że tam jest tylko jedno wejście do autobusu i tam żul nie może się wpakować tylnymi drzwiami. Tam żul musi przejść przez to ciasne przejście i skasować swój bilet bądź zwalidować bilet u kierowcę. Jeżeli kierowca, tam kierowcy są bardzo stanowczy, jeżeli kierowca widzi, że ten człowiek nie ma biletu, bądź się nie nadaje do autobusu, już widziałem nieraz, jak no, skopa nawet potrafił po prostu potraktować osobnika. Smakuje? Pyszne. Dobre, co? Ekstra. Detektyw Deck, prawda, jak na talerzu. Kolejna Dobra. Sprawa. Tak. Chcielibyśmy tutaj wspomnieć o przyjeździe Johnego Hernandeza Locked In Part. Zobaczyłem tego gościa niedawno i ma bardzo ciekawy styl. Widziałem, że Pirot się nim interesuje, widziałem, że jeździ z gośćmi z Primitive, widziałem, że dobrze sobie radzi na desce. Jagoda też go kojarzy. Pamiętasz, gdzie go widziałeś, czy po prostu go kojarzysz z montaży? On kiedyś miał jakiś przejazd i kojarzę go przez to, że dostaje te buty S-a. Okej, tak. On też dostaje buty S-a. Wygląda jak taki młodszy dzieciak, który wybija się w tym momencie i ma bardzo ciekawy styl, dlatego że wygląda mi na gościa, który pod tym całym swoim jakby outfitem, nie wiem, wygląda bardzo muskularnie, tak jakby. Wygląda jakby chodził na siłkę, bo ląduje te triki z takim mocnym impaktem. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest tylko takie wrażenie, ale wygląda mi na gościa, który ma Tak, nawet ta part się nazywa locked in, że ma to wszystko takie po prostu dialed in, locked in, wszystko zalokowane
I ma ten styl taki mocny, może nie ciężki, ale taki mocny z pewnym lądowaniem. Nie wiem dlaczego, Zgadzam ale się, no. siłownia mi się z tym kojarzy. Co ty o tym myślisz? Ja myślę, że on ma taki po prostu styl jazdy i styl bycia, zawsze ląduje szeroko. Nie wydaje się, jakby był zbyt wysokim ziomeczkiem, więc to też inaczej się wtedy wszystko układa, co nie? Tak. On z racji właśnie tej budowy ciała, to on tak zawsze będzie szeroko lądował, co nie? I to fajnie wygląda właśnie. Okej, trochę mi się kojarzy z Ferbim, pamiętasz? Jak Ferbi się wybijał? No pewnie, raczej. Ferbi miał trochę większy styl przy lądowaniu, on ma trochę taki mosiężniejszy styl, natomiast bardzo, bardzo ciekawy. No i jestem ciekaw, co przyniesie czas i jego Przyszłość. kariera, i jego triczki. Tak. No, znając życie, zostanie pro skaterem, ale Tak na tym to obstawiasz? się nie kończy. Tak. No. Na pewno zostanie. Super. Co tutaj mówią o niego w opisie? Impressive technique with ever expanding bag of flip tricks at LA must hit Tak. destinations. Keep your eye on this guy. No i to napisał Ja go Trasher. właśnie. Ja go kojarzę właśnie, bo on miał dla Diamonda miał przejazd. Okej. Dla Diamonda miał, stąd go kojarzę właśnie w tych bucikach Essa. I może gdzieś mi się jeszcze przetoczył. Nie wiem, czy on przypadkiem nie śmigał kiedyś dla DJK-a, ale mogę się mylić. Okej. No i jeździ z takim fajnym łańcuchem, widzę, za każdym razem. Ja próbowałem jeździć z takim większym łańcuchem, ale nie mogę jeździć z łańcuchem, który mi sięga powyżej tego miejsca, znaczy poniżej tego miejsca tak naprawdę, no bo próbowałem kilka razy i ten łańcuch mnie po prostu uderzył. Raz mnie uderzył w zęba i bałem się, że sobie zęba nadłamałem, albo mnie uderzył, wiesz, w oko tutaj. Nie za bardzo mogę jeździć z tym łańcuchem, ale widzę, że on jeździ z takim mosiężnym łańcuchem, skacze duże gapy, no i jakoś ma to wszystko w tak zwanej dupie. No tak. Co skate to inna historia. Z tego co zauważyłem, to właśnie deskorolkowcy ze Stanach, to oni normalnie mają wszystkie rzeczy w kieszeniach, klucze, telefon, portfel. Ja osobiście wolę jeździć bez tego, no ale oni już są tak przyzwyczajeni, co nie? Ciekawe, kiedyś jak byłem młodszy i jeździłem na Vitosa, to rzeczywiście jeździłem z telefonem, z portfelem w kieszeni. Później to się zaczęło No. zmieniać. Nie wiem dlaczego. Z MP3 normalnie, pamiętam. Tak. I telefony były mniejsze, co nie? To tam co innego było. No. Tutaj 2 złote za 4 minuty. Detective Deck 24 minuty, 0 złotych. Do Tomiego zadzwonił. No. A próbuj do Tomiego. Na FaceTime go dam. Tylko nie na ten, tylko na FaceTime mobile. No, super. Halo, halo. Halo? No siema, Tomi. Siema, mordo. No siemano, mordo. Siema, co tam Siema, co słychać? tam? Masz A sekundę? wszystko zajebiście. Właśnie jestem, wiesz co, na ratuszu. Już wracam na denie. Czwarty raz wyszedłem na deskę po 8 miesiącach. O, no co ty gadasz? I jak kolanko? No powiem ci, że zachowuję się całkiem spoko. To słuchaj, czy ty jeszcze pracujesz w skate shopie? Pracuję. Super. To segment nazywa się 3 pytania do gościa ze skate shopu. No, dawaj, No, śmiało. to słuchaj. I pierwsze pytanie jest takie. Czy szukacie nowego Team Raidera w tym momencie? Nie szukamy. Kolejne pytanie. Czy macie naklejki, po które można przyjść i dostać za darmo w skate shopie? O, zawsze. I nie trzeba nic kupować, można je dostać za darmo. Nie, możesz przyjść i po prostu poproszę naklejki i ci dajmy. No to git, słuchaj. I teraz słuchaj. Słuchaj. Co macie na promocji obecnie? Wiesz co, kurwa, u nas w skateshopie jest zawsze promocja i zawsze przeważnie na buty, na jakieś deski, czasem i na jakieś, nie wiem, Okej. koła, czapki, nie, bardziej buty, jakieś ciuchy, Tak. no i czasem deski. Czyli nic takiego konkretnego, o czym ty ostatnio myślałeś, żebyś sobie kupił, bo jest akurat na promocji, tak raczej trochę U tu, nas trochę tam. właśnie, u nas tak to działa, że u nas są zawsze promocje. Jakby u nas Okej. przez cały rok zawsze coś jest przecenionego, dla każdego coś dobrego. Ktoś Okej. może buty wziąć, akurat będzie miał buty, ktoś chce deskę, więc jakby cały czas u nas jest rotacja zniżkowa. No to super, to dobrze. No. Tomek, to jest dobry człowiek właśnie, bo widzisz, sklep zamknięty, a i tak się Tak, dowiesz tak, co tak, i tak. jak. No właśnie, tak. Tomeczek jest też właśnie jedną z takich osób, że co myśli, to mówi.
jakby, i to mi się podoba. To mi się w nim podoba. Wypełnij ten kupon numerami, które odpowiadają cyfrą oraz liczbą i literą nazwy odcinka trzeciego Dixon Show. I ostatni segment, który mam, to piosenka of the week. I czy ty przygotowałeś coś, Jagoda? Czy... Ja mam jedną piosenkę, która mi ostatnio wpadła w ucho. Okej. Nazywa się Paid the Plug. Okej. To jest remix właśnie, okay. Bo ten Dolby wypuścił to i ten remix, super nutka, Rest in Peace, Shorty Low, rozwalił się jadąc samochodem. Co, ty kiedy? I zginął, no parę lat temu, zginął w wypadku samochodowym. Nawet na YouTubie jest 1,5 godziny z jego pogrzebu, więc... Nie miałem pojęcia, to nie fajna sprawa. Tak, w tym segmencie będziemy przedstawiać wam kawałeczek, który spodobał się mi bądź Jagodzie. Będziemy dodawać go do playlisty na Spotify'u, którą szerujemy z wami i będzie ona w opisie każdego odcinka i będziemy powiększać tą listę o nuty, które nam się podobają i które myślimy, że dobrze będzie się wam jeździło pod te nuty. Także to są... Dokładnie dosyć... tak. I podkręcało zajawę. Tak, także to jest lista deskorolkowa. Dixon, a ty masz jakiś klip, piosenkę tygodnia? Piosenkę tygodnia, tak, na początku. Powiem wam, że to będzie numer od gościa, który nazywa się 90 Rax przez 2S. Piosenka nazywa się Taliban. Całkiem nieźle podjechała. Jest to taki mocny rap. No, powiedziałbym trochę nowojorski, na pewno amerykański. Bardzo specyficzny, także polecam przesłuchanie. Ja jeszcze znam taką teorię, że ty nie możesz jakby sam sobie wymyśleć przezwiska, że to ktoś musi ci nadać. Ja na przykład nadałem paru osobom przezwiska i na przykład jest skejcik z Wawra imieniem Rafał, pozdrawiam, którego nazwałem Torej. Tak? Tak, bo jak on tak, był tak. Młodszy, to wyglądał identycznie jak Torej Padwill i do dzisiaj on ma przezwisko Torej. Z tego co ja pamiętam, Dixon, ja mam takie jedno odległe wspomnienie z tobą, jak w starym Blue City, jak jeszcze było drewniane wszystko, obok piątki był taki flat ground, gdzie wszyscy sobie śmigali i tam mi się wydawało, że ty miałeś napisane od wewnętrznej strony na podeszwie Antoine Dixon markerem. Coś chyba było, no. No, ja pamiętam, że ty tam jeździłeś sobie obok tej piątki, robiłeś te noli flipki i właśnie miałeś chyba takie biało-niebieskie buty, jakieś Circa i tak, właśnie ten tak, napis tak, tym tak. Markerem napisane Antoine Dixon. Były i ja właśnie takie. Cię pamiętam stamtąd, byłeś takim skromnym, cichym ziomeczkiem, co właśnie sobie jeździł po prostu, co nie? To na razie, dzięki. To był Detective Deck no. Dixon i... Jagoda, elo. Siema. To twój dzwonek na YouTubie. Nowy Detective Deck już jutro na ekranach, a w nim Jagoda oraz Dixon. Halo, Dixon.